sposób na siwe włosy w 5 minut. Jak pozbyć się szybko siwych włosów? Jak zafarbować siwe włosy za pomocą łupin z ziemniaka? Nie można powstrzymać siwienia włosów. Jedyne, co możemy zrobić, to je farbować. Jeśli nie chcesz korzystać z produktów kosmetycznych pełnych szkodliwych substancji, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Dajemy Ci naturalny sposób koloryzowania włosów za pomocą skórki z ziemniaka. Siwe włosy pojawiają się wraz z upływem lat. Zamiast farbowania włosów, wypróbuj sposób, dzięki któremu całkowicie się ich pozbędziesz. W ciągu kilku tygodni pozbędziesz się siwych włosów. Skropia zawarta w ziemniakach działa jak barwnik i pomaga pokryć siwe włosy. Jak przygotować barwnik na bazie ziemniaków? Do jego przygotowania będziesz potrzebować łupin z 5 lub 6 średniej wielkości ziemniaków. Oczyść łupiny i wrzuć je do garnka. Po zagotowaniu się wody gotuj je jeszcze przez 20 do 30 minut. Powstały wywar ostudź, przeciec i przelej do pustej butelki po szamponie. Jak używać? Umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę. Ponieważ siwe włosy są suche, potrzebują wilgoci. Zostaw odżywkę na włosach na 2 lub 3 minuty. Po spłukaniu odżywki wypłucz włosy w wodzie po ziemniakach. Następnie wysusz włosy, lecz nie używaj suszarki. Wytrzyj włosy ręcznikiem. Proces możesz wykonywać codziennie lub 2 lub 3 razy w tygodniu, aż będziesz zadowolony z wyników. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.